Cześć! Z tej strony Mateusz Glanert. Słuchajcie, dzisiaj wracam do Was z nowym filmikiem dotyczącym takiego omówienia mojego ostatniego wpisu na blogu, czyli jak stworzyć swój pierwszy produkt i usługę. Jest to, są to wpisy z cyklu Zanim zaczniesz, a chodzi w nim głównie o to, żeby zaplanować sobie wszystkie elementy przed założeniem działalności gospodarczej. I tak pierwszym wpisem i w ogóle pierwszym elementem jest właśnie sprawdzenie swojego pomysłu na biznes. Wymieniłem tam kilka elementów dotyczących sprawdzenia, zbadania i dostania feedbacku takiego na temat Twojego nowego pomysłu. A teraz skupiam się głównie na tym, żeby stworzyć już ten produkt, stworzyć ten pomysł i lub usługę oczywiście. Więc zaczynajmy. Informacje odnośnie swojego pomysłu na biznes. Wiecie już, czy jest to dobry pomysł, tak? Macie szereg informacji od rodziny, od znajomych, z ankiet, czy też właśnie na przykład z tego programu, o którym mówiłem, jaki daje bank ING, czyli zbadanie całego pomysłu i zbadanie potencjału tego pomysłu. Więc mam nadzieję, że jeżeli już przeglądaliście i chcecie iść dalej, wiecie, że warto w jakimś stopniu już dalej dążyć ten temat, no to jest ten nowy wpis. Przede wszystkim, zanim w ogóle zaczniecie działać, należy ten pomysł rozłożyć na czynniki i stworzyć produkt o minimalnej funkcjonalności. Dobra, zadacie mi pytanie, ale okej, ja mam usługę, jeden chce sklep stworzyć i tak dalej. Produkt o minimalnej funkcjonalności to nie jest tylko produkt fizyczny. Jakby pod tą nazwą kryje się kilka jeszcze innych elementów, jak na przykład właśnie usługa, czy na przykład blog, sklep internetowy lub produkt online, czyli na przykład jakiś właśnie kurs czy e-book. Więc to jest taka ogólna nazwa, którą się używa, ale wracając do tego rozkładania na czynniki, to przede wszystkim to zawsze musicie zastanowić się nad tym, co ten produkt daje waszym potencjalnym klientom. Jakie wartości może przenieść i jaką wartość, wartości to są jeszcze inne elementy, ale jaką wartość daje ten produkt właśnie waszym potencjalnym klientom. Mielibyśmy się skupić na produkcie fizycznym. Warto również pomyśleć już na samym początku o tym, jakich materiałów potrzebujecie, jakich umiejętności, jakich narzędzi, żeby stworzyć ten produkt, który będzie miał tą taką główną funkcję, ale jakby nie rozwiniętą na 100%, po to, żeby można było dalej przekazywać ten produkt do testów, próbować go sprzedać być może, a w międzyczasie już go oczywiście rozwijać. Więc przede wszystkim materiały, tak? No bo z czegoś musicie to stworzyć. Materiałów pewnie, dostawców materiałów jest bardzo dużo. I tutaj musicie wykonać taką pracę sumienną, czyli wyszukiwanie wszystkich dostawców i sprawdzaniem ich oferty. Oczywiście analizowaniem cen, bo na początku nie trzeba koniecznie tworzyć takiego kozackiego produktu. Warto na początku stworzyć go z tańszych elementów, żeby zobaczyć, jak to mniej więcej będzie się obrazowało. Druga sprawa to jest właśnie narzędzia. Przede wszystkim no, trzeba z czegoś, masz materiał, musisz z czegoś to stworzyć, więc musicie sprawdzić, czy macie takie narzędzia, czy musicie je zakupić. Być może ktoś może Wam pomóc i z Waszych znajomych, czy macie do tego umiejętności, bo być może wpadłeś na jakiś pomysł, ale no nie masz takich umiejętności, żeby to stworzyć. Więc warto poszukać wśród osób lub usługodawców nawet pomocy. Myślę, że tutaj nawet przedstawiając swój pomysł, jakoś rozmawiając, będą w stanie zaproponować jakoś niższą kwotę za tą usługę, w jakimś stopniu przyczyniając się do powstania tego produktu. Być może da Ci to duży obraz, czy warto iść w tym kierunku, czy ten produkt nie wychodzi za drogo, stworzenie go, bo to już będzie ta funkcjonalność taka minimalna, a co jeżeli będziesz chciał stworzyć większy ten produkt, jaki to będzie koszt, więc to jest świetny obraz tego, czy warto dalej iść w tym kierunku, czy nie. Przejdźmy teraz do usługi, bo to jest drugi taki element, który warto rozwijać. W usługach jest tak, że zazwyczaj składają się z kilku takich drobnych usług. Tutaj przede wszystkim skupcie się na tej jednej głównej usłudze. Zapiszcie sobie wszystko, jakby ta usługa mogła wyglądać, co będzie robiła, jakie ma funkcje, wartości, czyli te samo pytanie omówcie. A
do tego stwórzcie taką ofertę. Bo wiadomo, że spotykacie się z klientami potencjalnymi, piszecie maile czy rozmawiacie przez telefon i zawsze jesteście w takim jakby ciągu rozmów, przedstawiania tego pomysłu i być może ta osoba nie do końca jest w stanie wszystko zapamiętać z tego spotkania, czy nawet tej rozmowy. Więc idealnym rozwiązaniem, dopełnieniem całej tej rozmowy będzie właśnie oferta. Oferta stworzona w jakimś stopniu graficznie, zapisana, która będzie zapisane wszystkie najważniejsze funkcje, które pomogą stworzyć Wam, taki, zyskać temu klientowi większą pewność, czy warto inwestować w Wasz produkt, czyli usługę i nazywać Wam współpracę. Taką ofertę nie musicie oczywiście prosić grafików, bo to nie o to chodzi. Możecie sprawdzić stworzyć taką usługę na programie Canva. Idealnie nadaje się do takich rzeczy, bo mając już spisane wszystkie najważniejsze rzeczy, zredagowany ten tekst, do tego go przeklejacie, a Canva ma różne motywy, które pozwolą Wam naprawdę fajnie zobrazować cały projekt i przekazywać go dalej klientom. Co mamy dalej? Mamy bloga. Dużo osób zaczyna blogować, dużo osób chce blogować i zarabiać na tym blogu. Wiadomo, że to jest trochę żmudna praca, ponieważ trzeba zdobyć już grupę takich odbiorców. Wiadomo, że chcesz się dzielić wiedzą, to jest podstawa. Z czasem przyjdą też pieniądze. Jednak pamiętaj o tym, żeby nie zaczynać od razu od tworzenia strony, bloga, graficznie jakoś dopracowywanie go, loga i tak dalej. Te elementy zostaw trochę na później. Najpierw w ramach testów spróbuj nawet założyć sobie swój fanpage na Facebooku. Jeżeli nie chcesz fanpage'a, to pisz na tym swoim prywatnym koncie na Facebooku, ale tam masz możliwość dotarcia do większej grupy odbiorców, czyli na przykład znajomych. Poprzez znajomy, jak klikną, polubią twój wpis, to również pokaże się im znajomym i tak dalej, więc nie ponosicie żadnych kosztów. Fanpage stworzyć możecie w bardzo prosty sposób. Wystarczy tylko wpisać w Google, jak stworzyć fanpage na Facebooku. Macie krok po kroku instrukcję. Fanpage daje Wam dużo możliwości jakby zbierania tej grupy jednak swoich odbiorców, bo tutaj zapraszacie znajomych, a tutaj daje jednak do lajkowania. Myślę, że również pojawią się z czasem komentarze, które dadzą Wam obraz tego, czy warto iść w tym kierunku, czy Wasza wiedza przekazywana w postaci artykułów daje jakąś wartość Waszym potencjalnym klientom. Tutaj również masz inne możliwości, na przykład gotowe już blogosfery na różnych portalach, które dają Ci możliwość w bardzo szybki sposób zacząć pisać artykuły. Udziela się również na grupach. Tutaj już jest bardzo ważną rzeczą to, że budujesz swoją grupę docelową, więc będąc na tych grupach, pokazując siebie jako eksperta, jesteś w stanie w szybki sposób przekazać swoje artykuły i być może zacząć z nich jakoś generować dochody. Następna sprawa to jest sklepy. To jest to, co bardzo lubię, bo w sklepach sklep jest wyzwaniem, ale też nie jest taką ciężką sprawą, że wszystko masz zapisane. Wpadasz na pomysł, że chcesz coś sprzedawać. Nie wiesz może czasami, co chcesz sprzedawać. Być może masz tylko pomysł na sklep. Ale tutaj warto również nie zastanawiać się nad tym, jakich użyć, bo zastanowić się warto, przepraszam, ale bardziej nie musisz od razu budować całego sklepu internetowego. Masz wiele platform, które są dostępne za darmo, jak na przykład Allegro, czy Marketplace Facebooka, czy nawet możesz na swoim fanpage'u stworzyć sklep. Masz darmowe takiego typu handmade'owego już sklepy, jak Showroom, Pacamera lub Etsy. To jest międzynarodowy sklep, który też również pozwala na to, żeby za darmo tworzyć sklep i sprzedawać swoje produkty. Być może chciałbyś pójść w dropshipping, bo jest to bardzo fajne rozwiązanie, które powoduje, że skupiasz się tylko na sprzedaży. Nie musisz robić magazynów, nie musisz zatowarowywać się, nie musisz zajmować się wysyłką, tylko sprzedajesz. Bardzo dobrze się rozwija ten temat dropshippingu, więc powstaje bardzo dużo hurtowni, które mają taką opcję. Przeglądać wystarczy towar, zastanowić się, jaki warto wybrać, dla testów nawet uruchomić część tego towaru w sprzedaży i sprawdzać cały czas, czy jest na to popyt, czy nie. Tutaj też jest fajna sprawa, że możecie wykorzystać tego na przykład program Bezlinker, który nie jest bardzo drogi. Pomoże Wam go jakby zintegrować hurtownię z Allegro i zanim kilkoma kliknięciami wystawić bardzo dużo aukcji. To od razu zaoszczędza Wam dużo czasu, ale też pozwala obsługiwać te wszystkie zamówienia. Druga sprawa jest taka, ja to jakby poświęcę temu osobny temat,
właśnie na zdobywaniu hurtów, które nie mają dropshippingu, ale mają bardzo fajny towar i myślę, że warto rozmawiać z nimi. Ja na przykład z tymi okularami z Wall Panda, z Bambusa, które są nie są z Polski, dogadałem się w takiej postaci, że nie musimy ich zamawiać w dużej ilości. Myślę, że przedstawiając swój pomysł hurtowni, jesteście w stanie nawet tak dogadać się, żeby móc zamawiać jeden produkt, mimo tego, że nie będziecie na tym zarabiać dużych pieniędzy. Bo to nie o to chodzi, na razie testujecie, więc na razie możecie nawet ponosić, jakby ważne, żeby wychodziło na zero, tak? Czyli nie ponosicie żadnych dodatkowych kosztów, a hurtowie na pewno się na to zgodzą. Nie mówię, że w 100% wszystkie, ale większość na pewno pozwoli, nawet jakby to miało być kosztem, nie wiem, mniejszych cen, wyższych cen hurtowych, tak? Dopiero zaczniecie robić ogród, zyskacie lepsze ceny, ale możecie już zacząć testować. No i ostatnia sprawa, czyli produkty online. Są to fajne usługi, bardzo popularne. W ogóle biznes online robi się bardzo popularny, jednak dużo osób myśli, że albo nie docenia tego, gdy słyszy o tym biznes online, to jest, siedzisz sobie i coś tam sobie sprzedasz, a gdzie masz kasę. Biznes online jest potężnym biznesem, można potężne pieniądze na tym zarabiać, tylko tutaj również trzeba bardzo dużo pracy poświęcić nad stworzeniem swojego produktu. Takim produktem właśnie może być, przyjmijmy, kurs lub e-book. Masz wiedzę, którą możesz sprzedać w postaci e-booka albo stworzyć kurs. Najpierw zajmijmy się kursami. Do kursu tak naprawdę wystarczy Ci podstawowy sprzęt, żeby w ogóle sprawdzić to. Wiadomo, że musi mieć grupę odbiorców, musi się ją zbudować, więc tutaj oczywiście polecam znowu wcześniej zacząć udzielać się na różnego typu portalach i budować swoją pozycję eksperta, a później wypuszczając kurs macie większą szansę na sprzedaż. Jednak w ogóle, żeby stworzyć kurs, potrzebny jest Wam tylko statyw, który będzie kosztował maksymalnie 30 zł, telefon komórkowy, który na pewno macie. Do tego możecie zainwestować w taki mikrofon, jak ja mam. On kosztował 50 zł, razu jakość jest lepsza. No i przede wszystkim światło. Nie nagrywajcie w ciemności, możecie kupić sobie w takich warunkach świetnych, domowych. Możecie zainwestować w softboxy, które będą idealnie Was zasiatać, albo starajcie się nagrywać w fajną pogodę. No mamy już teraz prawie listopad, w sumie nawet jutro będzie, ale udaje się, że jest fajna pogoda i można wykorzystać naturalne światło. I to są takie podstawowe elementy, które pozwolą Wam nagrywać kursy. No i przede wszystkim przygotowana wiedza, umiejętność przekazania tej wiedzy nie jest jakaś wielce potrzebna. Warto, żeby to mówić od siebie naturalnie, a na pewno zdobędziecie tym swoich fanów i początkowych pierwszych klientów. Pamiętajcie o tym, żeby również przy tworzeniu kursu zadbać o dobry montaż. Montaż możecie się nauczyć w bardzo prosty sposób, z darmowych programów korzystając. Jest bardzo dużo tutoriali, które również wyjaśniają, w jaki sposób przeprowadzać montaż. I to Wam da jakby na początku taką możliwość już przekazania tego wszystkiego. Mamy kursy omówione, to przejdźmy do e-booków. E-book myślę, że to jest dobrą opcją na przekazanie całej wiedzy w jeden sposób. E-booka możecie stworzyć w bardzo prosty sposób, wystarczy go pisać. Nie musicie zlecać redagowania, możecie poprosić jakąś osobę, która jest dobra z tego, by przeglądała Wam cały Wasz e-book. Sprawdziła błędy, są też różne programy, które pokazują, gdzie stałe przecinki albo sprawdzają całą ortografię. Zadbajcie również o wygląd e-booka, bo jest to ważne. Taki wygląd możecie stworzyć również w programie Canva. Są tam nawet specjalne sekcje do tego, które pozwalają naprawdę w super sposób stworzyć e-booka. I myślę, że to będzie też duża możliwość na to, żeby przekazać tą wiedzę, spróbować zacząć zarabiać, a nie ponosić od razu dużych kosztów. I to jest właśnie ten produkt o tej minimalnej funkcjonalności. Czyli coś, co nie musicie wkładać dużo pieniędzy, a wystarczy, żeby go stworzyć i zacząć już go dzielić. No i właśnie, co na końcu? Na końcu macie dzielenie się tym produktem. Przekazujecie go dalej tym osobom, z którymi rozmawialiście na temat swojego pomysłu. Przekazujecie nowym osobom do testów. Oni testują, sprawdzają, dają Wam taki feedback. Oczywiście Wy w tym czasie, kiedy te osoby zaczynają testy przeprowadzać, zajmujecie się dalej nad, myślicie nad nowymi funkcjami, staracie się stworzyć nowe rozwiązania. Być może jeżeli to są produkty online lub na przykład właśnie usługi, to redagujecie od nowa tekst, dokładacie coś tekstu, zmieniacie nagłówki i tak dalej, i tak dalej. Cały czas nad tym pracujecie,
Oczywiście później nanosicie nowe informacje od waszych osób, które testowały te produkty i cały czas aktualizujecie, może tak nazwać, ten wasz produkt. Co dalej? To już w następnych odcinkach. Dzięki, że ze mną jesteście. Mam nadzieję, że tak nie zanudzam. Staram się to wszystko z głowy mówić, niewyuczone, ale po prostu takim czystym flow. Tak więc trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.